Czy zdarzyło wam się kiedyś, że zobaczyliście kogoś znajomego na ulicy, podeszliście do niego, klepnęliście go w plecy i dopiero wtedy okazało się, że to wcale nie ta osoba, tylko osoba bardzo podobna do waszego znajomego, wręcz sobowtór. Jeżeli choć raz mieliście taką sytuację, bądźcie z nami przez najbliższą godzinę, mówi kapitan statku Robert Bernatowicz, obok mnie na mostku kapitańskim Mirek Włach. Dzień dobry. I już wiecie, że będziemy mówili o sobowtórach. Czy są? Czy spotykacie takie osoby? Zapytaliśmy o to ludzi na ulicy. No bardzo, bardzo podobni byli do siebie, może charakterami nie, ale wyglądem bardzo. W rodzinie nie miałem takiego. Są ludzie, którzy są bardzo podobni do znanych osób. Mam znajomego, który jest podobny do Sylwestra Stallone. Mijan go przypomina, po prostu. Są zjazdy sobowtórów takie różne dziwne. Każdy dyktator miał swojego sobowtóra, choćby ten rzeźnik Saddam ma przecież człowieka, który się podaje za niego w różnych sytuacjach. Hitler miał, czy ja wiem, czy to są oryginały. Ktoś twierdzi, że ja mam sobowtóra. Podobno każdy ma swojego jakiegoś sobowtóra. Jeszcze dzisiaj podamy szczegóły dotyczące sobowtóra Adolfa Hitlera, ale na początek dlaczego zrobiliśmy dzisiaj Nautilusa właśnie o sobowtórach. Zainspirował nas pewien list, który otrzymaliśmy niedawno. To, o czym teraz piszę, jest największym szokiem, jakiego doznałem w życiu. Jestem lekarzem i pracuję w prywatnej służbie zdrowia. Latem 87 roku, jeszcze jako student, miałem praktykę w szpitalu praskim w Warszawie. Pewnego wieczoru na oddziale chirurgii urazowej mieliśmy 3 osoby ranne w poważnym wypadku. Jedna z nich, starszy mężczyzna, została natychmiast zoperowana. Policja zawiadomiła o wypadku rodzinę, a ta przyjechała do szpitala. To właśnie mnie przypadło zadanie powiadomienia tych ludzi o stanie zdrowia pacjentów. Pamiętam, że wszedłem do sali przyjęć i zrobiło mi się słabo. Wśród stojących tam ludzi dostrzegłem mojego sobowtóra. Wszyscy za nie mówili. Ja nie mogłem wykrztusić z siebie choćby słowa. Chłopak miał na imię Marek i był synem poszkodowanego. Nosił okulary jak ja, miał takie same oczy, nos, nawet tak samo łysiał. Nie muszę dodawać, że był tego samego wzrostu. Po krótkiej rozmowie wykluczyłem możliwość, że mieliśmy tego samego ojca. Nie mam teraz z nim żadnego kontaktu i nie chcę mieć. To jest jakaś rzecz nie z tego świata, boję się nawet o tym myśleć. Zróbcie o tym program i broń Boże nie podawajcie mojego nazwiska. Mam przed sobą zdjęcie z ostrego dyżuru w szpitalu. Obok lekarza stoi, no, dosłownie identyczny człowiek. Można by powiedzieć, że zdjęcie jest sfałszowane, że to jest jedna osoba powielona na tym samym zdjęciu 2 razy. Czym to zjawisko wyjaśnić? Może odpowiedź jest w astrologii? Być może. I oto, dlaczego tacy ludzie się rodzą identyczni, zapytaliśmy astrologa Waldemara Galosa. W astrologii wygląd jest determinowany poprzez ascendent, pierwszy dom horoskopu, a więc i znaki, które obejmują pierwszy dom horoskopu i ascendent, i planety, które się znajdują w pierwszym domu. I rzeczywiście to jest sprawa, może być powtarzana, że ktoś może mieć właśnie pierwszy dom podobny, a więc ascendent podobny, pierwszy dom horoskopu podobny. A że ta część naszego horoskopu mówi wyraźnie o wyglądzie zewnętrznym, a więc budowa, kolor oczu, gruby i chudy, przez ten pierwszy dom możemy spotykać szereg osób jakby podobnych, nawet wręcz identycznych. To jest kwestia przypadkowości, bo ascendent jest to punkt tak zwany życia i wyglądu, który się zmienia w rytm obiegu Ziemi dookoła własnej osi. Ten obieg trwa 24 godziny. W związku z tym osoby, które się rodzą w okresie 24 godzin, po prostu będą z ascendentu podobne. To jest, może być kwestia przecież różnicy nawet 10-20 lat, że ta osoba będzie miała 60 lat, ta osoba będzie miała 40 lat, ale ascendentem będą jakby podobni. Zresztą takich przykładów mamy bardzo dużo, chociażby pokazywane w telewizji sobowtóry tych sławnych ludzi, polityków. Oj, będzie ciekawie dzisiaj w Nautilusie, bo wystąpią najsłynniejsze sobowtóry w Polsce. Zadam pytanie sobowtórowi generała Jaruzelskiego. Posłuchajcie. Panie generale, dlaczego pan nam wysmarował ten stan wojenny? Pan bystrzej konieczności. Musiał pan? Nie chciałem, ale musiałem. Dzisiaj na pokładzie Nautilusa Radia Z mówimy o sobowtórach. Słynne, znane postacie historyczne miały swoje sobowtóry. Takiego sobowtóra miał m.in. Stalin.
Najbardziej znanym sobowtórem Stalina jest Zakir Mamidow z Azerbejdżanu. Jego podobieństwo do Ojca Narodów jest tak łudzące, że kilka osób przeżyło wstrząs psychiczny, widząc go na ulicy. Mamidow ma ten sam wzrost, siwe kręcone włosy i twarz porytą bruzdami w tych samych miejscach co Józef Stalin. Prawdziwą sensacją był przyjazd sobowtóra do Gruzji, gdzie kult Stalina utrzymuje się do tej pory. Na widok Mamidowa ludzie klękali i robili znak krzyża. Miejscowy organ partii komunistycznej zaproponował mu nawet objęcie wysokiego stanowiska w zarządzie. Natomiast jeden z gruzińskich bogaczy w uznaniu za podobieństwo do Józefa Wissarionowicza podarował sobowtórowi samochód. Na co dzień Zakir Mamidow jest mechanikiem samochodowym. Zapytany o Stalina odpowiada, że nie jest jego szczególnym zwolennikiem. Palił fajkę tak jak ja, miał niedowład lewej ręki tak jak ja i jak ja lubił pracować w nocy. Był jednak mordercą, a ja staram się być porządnym człowiekiem, mówi sobowtór Stalina. To było o obecnym sobowtórze Stalina, a my musimy pamiętać, że kiedy żył Stalin, również miał swojego sobowtóra. Tak, ale dlaczego takie zjawisko istnieje? Czym to tłumaczyć? Może cała tajemnica tkwi po prostu w genach? Posłuchajcie profesora Andrzeja Jerzmowskiego z Polskiej Akademii Nauk. Bardzo często w rodzinach, które w naturalny sposób przekazują sobie geny, dziedziczą się również zewnętrzne cechy. Można podać wiele charakterystycznych przykładów. Warga Habsburgów na przykład, charakterystyczny nos Radziwiłłów, jeżeli dobrze pamiętam. Skłonność do hemofilii u potomków męskich linii arystokratycznych, które wywodzą się od królowej Wiktorii. To są znane w genetyce przypadki. Jest wiele, wiele takich. Teraz, jeśli chodzi o zewnętrzną postać organizmu, to trzeba sobie jedno powiedzieć. Otóż, o ile nie ma czegoś takiego jak dokładne powielanie organizmu. Żadne dziecko nie jest dokładną kopią swojej matki ani swojego ojca. Jest pewną wypadkową aktywności ich genów. Natomiast trzeba powiedzieć, że pewne elementy genowe się dziedziczą jako całość. Nie rozpadają się na kawałki, się dziedziczą jako całość i takie kodowane przez te całościowe elementy genowe cechy się przejawiają później w budowie. Natomiast jeśli pan pyta, jak to się dzieje, że czasami w zupełnie niezwiązanych z sobą rodzinnie i ludzie się pojawiają te same cechy, przynajmniej takie, które my postrzegamy jako podobne, no to tutaj wydaje mi się najprawdopodobniejsza odpowiedź jest tego rodzaju. Otóż ponieważ w populacji ludzkiej krąży pewna ograniczona liczba tych elementów genowych i ich zestawień, no to zdarza się przypadkiem, że niezależnie od dziedziczenia istnieją przypadkowo podobne zestawienia w chromozomach, to są te nośniki dziedziczności chromozomy, zestawienia takich rejestrów genowych, które powiedzmy wpływają na układ twarzy. Akurat przypadkiem się zestawia ta sama długość podbródka z podobnym kształtem nosa, czy wysokością łuku bryjowego, czy coś w tym rodzaju. To w przypadku twarzy ludzkiej, bo to jest, na to jesteśmy najbardziej czuli. No i efektem jest wytworzenie zbliżonych kształtów tej twarzy, co my postrzegamy jako istnienie sobowtórów. Być może profesor Andrzej Jerzmanowski ma rację, że jest to kwestia przypadku. Ale my zebraliśmy bardzo ciekawe informacje na temat sobowtóra Jelcyna. Posłuchajcie. Borys Jelcyn usłyszał po raz pierwszy o swoim sobowtórze 3 lata temu. Miał on być jego perfekcyjną repliką. Wzrost, twarz, bujne, gęste włosy, wszystko było identyczne. Sobowtór prezydenta Rosji także nie gardził mocnymi trunkami. W całkowitej tajemnicy Jelcyn ściągnął go na Kreml. Od tamtej pory wszelkie informacje na ten temat są tajne. Doradcy Jelcyna twierdzą jednak, że sobowtór często zastępuje prezydenta, kiedy ten źle się czuje. Łatwo go poznać, bo z reguły się nie odzywa, a jedynie pozuje do zdjęć. Kolejny sobowtór prezydenta Rosji mieszka w małej miejscowości koło Moskwy. Według agencji Nowosti pracuje w sklepie monopolowym jako sprzedawca. Dzięki podobieństwu do pierwszej osoby w państwie ma największe obroty wódką w całym okręgu. Każdy bowiem chce kupić flaszkę u Jelcyna. Jesteście na pokładzie Nautilusa Radia DZ. Dzisiaj mówimy o sobowtórach, o zadziwiającym zjawisku sobowtórów. I będą sobowtóry polskie, najsłynniejsze polskie sobowtóry. Na początek sobowtór znanego amerykańskiego aktora. Posłuchajcie.
Przede mną stoi normalnie Chuck Norris. Kiedy odkrył pan, że jest pan tak podobny do tego amerykańskiego aktora? Ja tego nie odkryłem. Kolega mi to zasugerował, jak byłem w Teksasie zresztą. Jeszcze to było lat temu, chyba 12. Były te filmy z typu Delta Force, Missing in Action. No i kolega mówi, słuchaj, ty jesteś do niego podobny. Potrzebuję na zdjęcie. Mówię, rzeczywiście. Ja przyjechałem do Polski, te filmy już tutaj się pojawiły. Jakoś to się rozkręciło. Pilotowałem wycieczki zagraniczne i to też, to jak wsiadałem do autokaru, no to mówię, o, Chuck Norris jest, to nic nam się tutaj nie stanie. To na przykład panu pomaga w pracy? Myślę, że bardzo mi pomaga w pracy. Myślę, że fajnie jest być sobowtórem. Szczególnie Chucka Norrisa, który w ogóle jest sympatycznym facetem. Co prawda nie poznałem osobiście, ale z ust jego znajomego, który tutaj w Warszawie mieszka, dowiedziałem się, że to jest bardzo miły facet i taki otwarty dla wszystkich. Nie jest jakimś człowiekiem zadufanym w sobie, czy powiedzmy, że mu odbiło sława i pieniądze. Co trzeba robić, żeby być podobnym do Chucka? Pan musi, rozumiem, dbać o zarost odpowiedni, właśnie taki jak ma Norris, kapelusz. Trochę mnie łączy, no nie tak wiele, jak bym sobie życzył, ale ćwiczyłem kiedyś judo i karate, jeżdżę konno, także no coś w tym jest. Potrafi pan przylać jak Chuck? Czy tak aż, to nie wiem, ale może. Myślę, że potrafię się obronić. Sobowtórem Chucka Norrisa jest Jacek Pieniążek, a jeszcze dzisiaj wystąpią sobowtóry Wojciecha Jaruzelskiego i dla równowagi Lecha Wałęsy. Radia Z. A na pokładzie waszego statku mówimy dzisiaj o sobowtórach. Teraz przechodzimy do prezentacji kolejnych postaci polskich sobowtórów. Tym razem postać bardzo kontrowersyjna, szczególnie sobowtór tej osoby. Tym razem to Maciej Hebryński, który jest bardzo wiernym sobowtórem Wojciecha Jaruzelskiego. Panie generale, dlaczego pan nam wysmarował ten stan wojenny? Stan wyższej konieczności. Musiał pan? Nie chciałem, ale musiałem. Idzie pan ulicą, zdarza się tak, że ktoś się odwraca, mówi, o, Jaruzelski, ten od stanu wojennego. Częściowo, o, Jaruzel, cześć, o stanie wojennym zapominają. Ale mili są. Przeważnie. Lubi pan tak upodabniać się do Jaruzelskiego? Jesteśmy podobni zewnętrznie, nawet mamy podobne trochę życiorysy. Co pan powie, życiorysy? Tak, on był obcyklasowo i obcyklasowo, bo on syn ziemianina, ja syn drobnomieszczanina. Obydwaj byliśmy ministrantami. Obydwaj uczyliśmy się przed wojną w renomowanych szkołach średnich. Obydwaj byliśmy żołnierzami oficerami pierwszej armii kombów, drugiej dywizji, ja w czwartej. On został w wojsku, ja w 52 roku wyszedłem z wojska. Różnica jest taka, on jest abstynentem, a jestem prawie abstynentem. Ale okulary nosi się te same. Inne, nie wiem, jakie on tam ma dioptry. Ja mam takie, jakie nie są potrzebne. Czy pamięta pan jakąś taką śmieszną historię, która się panu przydarzyła? Ludzie zwracają uwagę, zaciepiają. Nieraz to w Gdańsku pytali się też mnie tak samo, po co ja zrobiłem stan wojenny. Gdy są zbyt natarczywi, to ja im mówię, że słuchajcie, ja jestem tylko sobowtórem generała Jaruzelskiego, nie jego obrońcą. A lubi pan Jaruzelskiego troszkę? Wie pan, tak, bo zetknąłem się z nim w czasie służby w wojsku. To jest sympatyczny, kulturalny pan. Ja mu szczerze współczuję w tej sytuacji, w jakiej się znalazł niego. Jako swojego byłego dowódcę cenię po prostu. Pan Maciej poruszył bardzo ciekawy wątek. Otóż życiorysy autentycznych postaci ich sobowtórów bardzo często są do siebie zbliżone. No ale skoro w Nautilusie Radia Z był Wojciech Jaruzelski, pora na jego postać, która jest po drugiej stronie, czyli oczywiście chodzi tutaj o Lecha Wałęsę, a jego sobowtórem jest pan Eugeniusz Jędrzejczyk. Panie Lechu, wróci pan na scenę polityczną? Nie chcę, ale muszę. Ale ostatnio coś kiepsko, w odwrocie jest pan. To nie jest kiepsko, jest bardzo dobrze. Proszę pana, ja bym panu wytłumaczył, o co tu chodzi. Jakich ja mam przeciwników, którzy są straceni politycznie? Znaczy, na arenie politycznej są, no. Ale to pana wina, lewą nogę pan wzmacniał, nie, prawą, no i co pan narobił? Namieszał pan tylko. Jakbyśmy podyskutowali, to ja bym pana przekonał, że miałem rację. Jest pan niezwykle podobny do Lecha Wałęsy. Dziękuję, skoro jestem podobny, właśnie ustosunkowo. Zostawiam się z nim politycznie, no w ogóle jestem od niego 3 lata młodszy, ten sam znak zodiaku, wędkuję, kocham politykę, kocham rodzinę, kocham Polskę. O. Poznał go pan kiedyś? Tak, oczywiście, w tym roku wakacje wyjechałem do Sopotu, tam miałem taką imprezę, byłem zaproszony. No, wracając, wstąpiłem do pana prezydenta, chciałem zobaczyć, porozmawiać, jak on mieszka, bo kiedy widziałem jego, tą starą willę, więc dużo ludzi mówiło, że tak się wzbogacił, a pierwszy
pierwszy badylarz z okolicy Grójca może ma ładniejszą willę jak prezydent. No ale to na marginesie. Będąc tam, podszedłem do posesji. Ci panowie ochroniarze mówią, proszę pana, znają mnie. Proszę pana, nie wpuścimy pana, no bo wiadomo, że to jest prywatna posesja i tak dalej, więc ale spróbuj pan, zadzwoń pan może to. Odezwał się pan prezydent. Prezydent mówi, proszę pana, mówi, człowiek inteligentny, zapowiada się i tak dalej. Ja mówię, panie prezydencie, mówi, kazałeś pan brać sprawy w swoje ręce, więc wziąłem. 8 lat urlopu nie ma. Więc jak ja mogę się panu zapowiadać, jak ja tu tylko się wyrywam na dzień dwa. No więc on takim swoim głosem, hej pan furtkę i chodź pan. No, więc ja wszedłem, uściskaliśmy się, pogadaliśmy sobie prywatnie o naszych sprawach prywatnych, rodzinnych i tak dalej. Fajny facet. Tak, bardzo miły, sympatycznie, politycznie pogadaliśmy sobie. Bardzo miły facet. Prywatnie jest bardzo fajny. Mówili, że bufon, że to nie wie. Niech państwo nie wierzą, jest bardzo fajny, prywatnie facet, jest bardzo rozrywkowy. Zaczęli troszeczkę kawały sobie opowiadać o żonach. A jak ulica reaguje na pana, jak pan idzie? W garniturze nie chodzę. Chodzę po sportowemu, pracuję w swojej firmie, mam 3 sklepy. A wyjeżdżam gdzieś dalej, no to już są jakieś tam spostrzeżenia, jakieś szeptania i tak dalej. Swojego sobowtóra o tym dzisiaj na pokładzie Nautilusa Radia Z. A wracając do sobowtórów prezydentów, zadziwiająca jest zgodność faktycznie charakterów i losów prezydentów i sobowtórów. W przypadku Jelcyna jego sobowtór, tak jak on, też jest inżynierem i sam przyznał, że tak jak prezydent Jelcyn, nie tylko lubi dobre kawały, ale także nie pozwala, ażeby wódka zbyt długo grzała się w kieliszkach. Już dzisiaj mówiliśmy, że swojego sobowtóra miał Stalin, ale także ma obecnie bardzo znanego w Polsce jest jego odpowiednik. Miałem z nim spotkanie, było to dla mnie bardzo duże przeżycie. Przysiadłem się do pana i nie ukrywam, że czuję przestrach, dlatego że siedzę obok towarzysza Stalina. Mi się zdaje, że u nas w kraju to ludzie nie bardzo by to przyjęli. Jakby z nienawiścią tego człowieka, chociaż ten człowiek dawno nie żyje. A ja jestem tylko sobowtórem jego. A niech pani powie, czy ma pan takie momenty, kiedy ktoś patrząc na pana w sklepie mówi, o w mordę, Stalin. Są takie momenty u starszych ludzi zwłaszcza, bo młodzież to takich rzeczy nie pamięta na pewno. Starsi czasami jak jeździmy jeszcze autobusami, tramwajami, to tam się pokazuje, zobacz jak patrząc podobno Stalina. Zobacz, tak się pukali. Osobiście, jaki jest pana stosunek do towarzysza Stalina? Czytam te biografie wszystkie. Teraz staram się jakoś to zobaczyć, co to był za człowiek. No wiadomo, jaki był. Ale nie czuje pan nici sympatii do niego, że taki podobny jest? Nie. W pracy Stalin dla mnie, bo ja mam dużo osób. Stalinie, ale jest poza tym. Jeszcze jedna postać, jeszcze jeden polski sobowtór, bardzo wierny. Rzeczywiście spotkanie z tym panem pokazało, że czasami miałem wrażenie, że stoi przede mną, tak, Jerzy Maksymiuk, a jego sobowtórem jest Jerzy Lubas. Rozwiana czupryna, szal wokół szyi. Dyrygent dobrze znany, Jerzy Maksymiuk, Jerzy Lubas. Muzyką się nie interesuje. To znaczy interesuje się, tylko się na niej nie znam. Rodzice posyłali mnie do różnych szkół muzycznych prywatnie, jakoś z tego nic nie wyszło. Czy te ruchy gwałtowne, ten sposób wymowy, czy to jest specjalnie, czy tam po prostu pan taki jest jak Maksymiuk? Taki po prostu jestem. Taki jestem i to właściwie ludzie mnie rozpracowali na ulicy 4 lata temu, w pociągu na ulicy. Panie Jerzy, kiedy koncert? Ja zdawkowo odpowiadałem, że w tej chwili jestem po próbach i szybko oddalałem się z miejsca, dlatego że nie znam się na nutach, gdy jeżeli by się mnie ktoś zapytał koło kwint, czy który utwór gramy, nie umiałbym pewnie profesjonalnie odpowiedzieć. Jeden utwór doskonale znam, Symfonię VII Beethovena, bo osobiście ją z mistrzem prowadziłem w Rzeszowskiej Filharmonii 2 lata temu. Niech pan opisze, jak to było. Jerzy Maksymiuk, będąc u mnie w domu gościem na wspólnym obiedzie, napisał mi dedykację do książki Anny Grzejewskiej, ten wariat Maksymiuk. Może uda nam się kiedyś wspólnie poprowadzić koncert. Koncert miał prowadzić za 2 dni. W dniu koncertu pytam go, co by było, gdybyśmy tak po prostu, ale potem przeanalizowałem to, myślę, no za poważny człowiek, żebym ja, bo miałem troszeczkę inne pomysły. Tuż przed koncertem mówię, to może na finał wejdę, bo to już jest praktycznie po mistrzowskim wykonaniu koncertu, w związku z tym nie wiąże się to bezpośrednio z działaniem. Jerzy Maksymiuk skończył Symfonię VII Beethovena, na wielkich owacjach i brawach zszedł ze sceny, zza kulis wyszedłem ja. Ukłoniłem się i zagrałem Symfonię VII Beethovena na bis. Zauważyłem w dużej widowni, widownia Filharmonii ma około 700 miejsc, nie było żadnych uśmiechów, była pełna powaga.
Widownia siedziała. Zacząłem grać w tym momencie z kulisy lewej, bocznej. Wypada mi i krzyczy: kto ma się na co się dzieje? Złapał mnie za prawą rękę, której mam batutę. I wspólnie poprowadziliśmy koncert na finał tą batutą. Tą batutę traktuję jako amulet. Czy pana coś łączy z Maksymiukiem, poza tym, że jest pan podobny? Czy wierzy pan, że jest to przypadek? A może coś więcej, że akurat tacy ludzie się zdarzają jak pan, bardzo podobni do kogoś innego? To znaczy, pyta pan o tak zwanych ludzi kalki. Wydaje mi się, że mój sposób bycia, mowy, zachowania, energicznych ruchów, ekspresji wewnętrznej, jest to nasz wspólny łącznik. Mamy wstrząsające informacje z Niemiec o sobowtórze Helmuta Kohla. O tym za chwilę na pokładzie Nautilusa Radia Z. Dzisiaj o zjawisku sobowtórów i oto sensacja. Mamy informację, że jest wierny sobowtór Helmuta Kohla. Posłuchajmy. Helmut Kohl reklamuje w austriackiej telewizji ser. Naturalnie nie prawdziwy kanclerz. Żaden niemiecki polityk nie pozwoliłby sobie bowiem na kojarzenie jego nazwiska z jakimkolwiek produktem czy firmą. W wyświetlanym w austriackiej telewizji spocie reklamowym występuje osobnik podobny jak dwie krople wody do szefa niemieckiego rządu. Ma tę samą tuszę i postawę, a także łudząco podobny głos z charakterystycznymi naleciałościami dialektu z nadrenii Palatynatu. Sobowtór Kohla degustuje w reklamówce różne gatunki sera i decydując się na jedną markę, mówi do małżonki: Hannelore, pack den ein für daheim, co oznacza: Hannelore, zapakuj go do domu. Kanclerz Helmut Kohl znany jest ze swoich sympatii do Austrii. Spędza tam co roku wiosenny urlop. Ważący 150 kg Kohl jest w Austrii bardzo popularny i ceniony jako ekspert kulinarny i smakosz. Kohl bis, sobowtór kanclerza, oświadczył natomiast, że nie znosi sera i ma zupełnie odmienne poglądy polityczne. Frapujące podobieństwo do pońskiego polityka jest jednak bardzo opłacalne. Sobowtór Kohla otrzymał już wiele propozycji nowych ról, nie tylko w filmach reklamowych. Z Bonn dla Nautilusa Radia Z, Wojciech Hernes. Pozdrawiamy wszystkie polskie sobowtóry i słuchajcie, już za tydzień będzie program o czymś, co się nazywa UFO i wojsko. Jeżeli ktoś z was wie coś na ten temat, czekamy na telefony 022-695-5855 albo na listy Radio Z, Piękna 66A00672 Warszawa. My już jesteśmy na walizkach, jedziemy, żeby specjalnie dla was zbadać przypadek samozapłonu człowieka, który miał miejsce w Polsce. Oczywiście to wszystko będzie na pokładzie statku, który odpływa zawsze o 11.10 w czwartek. Nautilus Radio Z.